Cześć! W tym filmiku podpowiem Ci, jak rozwiązać najczęstsze problemy z brakiem sygnału. Po pierwsze, sprawdź warunki pogodowe za oknem. W przypadku silnego wiatru, opadów śniegu bądź deszczu mogą występować problemy z jakością sygnału. Utrudni to, bądź nawet uniemożliwi oglądanie telewizji. Na szczęście jest NC Plus Go. To nasz serwis, gdzie możesz obejrzeć, co teraz leci w telewizji, na telefonie, komputerze lub tablecie. Kiedy nie widzisz żadnego komunikatu na ekranie telewizora, upewnij się, że dekoder i telewizor są podłączone do prądu i uruchomione. Sprawdź, czy zostało wybrane właściwe źródło sygnału. Naciśnij na pilocie telewizora przycisk z odpowiednim symbolem, który może być inny dla danego modelu telewizora. Sprawdzaj po kolei każdą z dostępnych opcji. Zmieniaj wybór co kilka sekund, aż do momentu wyświetlenia obrazu z dekodera na telewizorze. Sprawdź teraz, czy jakość sygnału jest odpowiednia. Wybierz na pilocie Setup lub Menu. Przejdź do pozycji Diagnostyka lub, jeśli jest niewidoczna, Ustawienia, a następnie Diagnostyka. Zweryfikuj poziom jakości sygnału. Jeżeli wynosi poniżej 50%, popraw ustawienie anteny. Gdy jego wartość to co najmniej 50%, przełącz dekoder na kanał 11 i poczekaj na pobranie uprawnień do odbioru sygnału. Potrwa to maksymalnie 2 godziny. Nie odłączaj w tym czasie dekodera od zasilania i kabli antenowych. Jeżeli dekoder nie pobierze uprawnień w ciągu 2 godzin, kliknij w ten link. Jeżeli jakość sygnału wynosi 0%, upewnij się, czy dekoder jest podłączony do anteny. Sprawdź, czy wszystkie kable antenowe zostały odpowiednio dokręcone i czy są mocno umocowane. Sprawdź teraz, czy kabel antenowy jest również prawidłowo podłączony do konwertera. Mam nadzieję, że udało mi się pomóc. Pamiętaj, że na naszej stronie z pomocą znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.